Witam, witam wszystkich na moim kanale. Ten odcinek jest poświęcony Morgan Hossel o oh, Houseel psychologia pieniędzy. A także pokażę co to jest czarny łabądź Nazima Taleb'a mojego ulubionego pisarza, psychologa, tak? I tutaj przedstawię wam psychologię pieniędzy pod względem tej właśnie książki i jej walorów. Po obejrzeniu tego filmu nie będziecie musieli tej książki praktycznie czytać. Bo to co ja zrozumiałem i to, co ja o niej wiem, tam tutaj przedstawię, tak? Od A do Z. I tak sobie pogadam, tak? W takim moim stylem, bo tak ludzie oczekują, lubią mnie słuchać, tak? I tak będę mówił o tej książce, tak? Okej. Okay. Ale na początku chciałem powiedzieć: mój kanał się nazywa Budujemy Pałac Wolności. Co to znaczy? Budujemy Pałac Wolności, niezależny, bądźmy finansowo. Czemu Pałac Wolności? Bo Pałac Wolności zbudowany jest albo dom, albo mur z muru. Mury zbudowane z cegie. Mur mojego pałacu wolności wygląda tak: cegła jedna, dieta druga, suplementacja trzecia, zdrowie czwarta, bieganie, ćwiczenia, inwestycje, podróże, takie rzeczy, tak? Taki pałac wymarmurowany, można powiedzieć, który ci przyniesie wolność finansową, żebyś mógł mieszkać w każdym kraju na świecie, którym chcesz. Możesz, nieważne co robisz, możesz być niezależny finansowo. Możesz tam dać ulicę, myć naczynia. Nieważne. Jest to kwestia czasu, kiedy będzie niezależnie finansowo. I taki kanał jest poświęcony. Mieszkam w Wietnamie 7 lat. I to, co mówię, to to robię. I dlatego buduję pałac wolności. Mój wolności już jest zbudowany. I teraz mówię na swoim przykładzie tak, żebyście wy zbudowali swój Pałac wolności. Rozumiecie? Ok. No to idziemy teraz o Morgan Hosel, psychologia pieniędzy. Jest to książka największy bestseller. Tych czasów napisana przez Morgana. Przeczytałem książkę dwa razy, raz je wysłuchałem audio, oglądałem 4-5 podcastów Morgana, jak mówi. Taki jest podcast Diary of CEO, Anglik mówi. I tam on był. I ten podcast jest na poziomie Johorgana, bardzo sławny na jednym na świecie. I ten gość powiedział tak, że ta książka to jest numer jeden książka finansów na całym świecie. Z czym się bym nie zgodził, oczywiście, bo są lepsze książki. Ale to już nieważne. <grytanie> tak, ale ta książka jest dla początkujących najlepsza. Co ona przedstawia? Na początku Morgan mówi bardzo jasno i wyraźnie, że nieważne, czy masz szkołę, nieważne, jaką masz pracę. Możesz, nie, nie, nie musisz być doktorem, nie musisz być człowiekiem wykształcony, możesz być naczynia. Możesz nie mieć wiedzy zero, nie musisz mieć edukacji i możesz pracować, nie wiem, w ważnej pracy i nie być w ogóle kimś wielkim, tak? Ale jak tą technikę będziesz systematycznie trzymał i na długoterminowo, to praktycznie twoje szanse na cudzej się zwiększają. A jak do tej techniki, nie wiem, zatrzymasz ją i będziesz tak robił systematycznie przez 10, 15, 20 lat, to jest tylko kwestia czasu, kiedy będziesz niezależny finansowo. Okej? Okay? I tak to za, zaczniemy, tak? I takie coś jest jak, na początku powiem tak szybko, tak? Jak ludzie nie chcą długo oglądać, to będzie na początku 10-15 minut i wiedzieli, o co chodzi, tak? A potem tak jeszcze rozwija na sam koniec. Jest taki gość, nazywa Nazim Taleb. Jest to ojciec psychologii praktycznie, tak? Nazim w ogóle jest super gość, tylko, że lepiej się czyta jego książki, niż jego słucha. Bo jak on mówi, to trochę nudny jest. O, tyle tego powiem. Ale Nazim Taleb napisał taką książkę jak Black Swan. To jest czarny łabędź. I teraz, co to jest? O co tu chodzi? Tak w skrócie teraz powiem, tak? Bo to nie jest on o talebie ten odcinek, ale nawiązuje to Morgan, to, to dlatego to mówię, że każdy ekonomiczny jakiś kryzys, jak COVID, jak, nie wiem, jak krak ekonomiczny, albo jakiś, nie wiem, by spadł. Taki impakt, który zmienia całą, nie wiem, strukturę i cywilizację, tak? Na jakiś tam sposób, albo robi taki krak ekonomiczny. To się nazywa cza czarny łabędź. Łabędź, o łabędź już sam nie wiem. Sorry, polski numer 20. Cza Black swan, czyli łabędź. Czyli ten biały ptak, tak. Tylko, że czarny. Tak? I tak on to nazywa. Tak metaforycznie. Czarny łabędź. I teraz mówi, że takie coś to po prostu zmienia mechanizm ludzi i myślenia czasami, tak? Na sposób negatywny. Ale Inwestorzy, którzy są i kontrolują swoje finanse, czyli są osobami, które się nie, nie e, sugerują emocjami, takie coś wykorzystują na swoje potrzeby i na wzrost finansowy. I rodzą się nowi milionerzy. I to takie coś to jest po prostu okazja. I żyjemy w świecie, że takie właśnie okazje mamy w swoim czasie może 5 do 6 10 okazji w ciągu naszego całego życia. O czym mówię? Na przykład, jak w COVID byśmy zainwestowali w Nvidia na przykład, albo w jakieś akcje, byśmy uzyskali 3, byśmy trzykrotnie podwoili swoje pieniądze, tak? Jakbyś w 1980 roku kupił SPX 500, tak? To SPX 500 przez 13 lat spadało o 20%. Przez 8 miesięcy było stało 50% mniej. Ludzie przybyły, przypanikowali i sprzedali. Ale jak masz strategię, diamentowe ręce, trzymasz, nie panikujesz na długoterminowo i masz plan, to zawsze takie coś przetrwasz, tego Black swana, czyli tego łabędzia. Ale tutaj Morgan Hose podkreśla bardzo ważną taką cechę, w ogóle Wam teraz zdradzę, którą może z Was zrobić ludzi zamożnych. Ja to teraz pomału praktykuję, a jak ja to robię też. jak Marka Hosen mówi, ja się słucham i Wam polecam takiego też coś zrobić. A o co chodzi? Patrzcie, o tym Black Swan mówię, Nazim Taleb, ten krak ekonomiczny, jak w 2008 roku, ten krak domowy, tak? Krak ten COVID, tak? Takie, że akcje spadają o 50 w dół. Czy w ogóle wiecie? Masakra się robi, tak? I ludzie panikują, wysprzedają, biznesy padają, nowe się, się rodzą, wiecie o co chodzi, tak? Tak to się nazywa, te black swan. I wtedy, jak się do tego czegoś przygotowujesz, jak patrzysz na tą całą mapę ekonomicznych kryzysów, to zauważysz, że w ciągu 10 lat taki kryzys może być raz albo dwa. Tak? Około, tak już. Dobra, już tak się nie rozczulajmy, tak? Ale tak około przypuśćmy jest. I co wtedy robimy? Na przykład, teraz był COVID, kryzys już był, minęło COVID-19, tak? 19, 20, już 5 lat minęło po covid kiedy był. To by 3 lata już jest dobrze, tak? I patrzcie, ta ekonomia tak lekko kuleje. Inflacja poszła ostro w górę. Oni dalej drukują pieniądze i nie zmieszają stuprocentowych. I tutaj jest już alarm dla ludzi, którzy kontrolują swoje finanse. Ale jak to dać wykorzystać na swoją stronę? I tutaj Morgan Hussle, psychologa pieniędzy, jest tutaj najlepszą książką na takie rzeczy. I to nawet nie ma e, jakiejś, nie wiem, mowy, że ktoś inaczej co lepiej wytłumaczy, nie sam pan Morgan. I to wszystko wołem. A ja jak to robić? Ok. Masz wypłatę. I po prostu jesteś inwestorem. Ta wypłata po prostu coś robisz, tak? Rodzina, tam takie wydatki, tak? I tam gdzieś zostanie. To niektórzy ludzie wkładają wszystko w akcje i obligacje, czy tam jakieś inwestycje swoje, tak? A na konto, albo kładą na konto i, i nie robią. A powinno się robić tak jako przedsiębiorca i inwestor. Pieniądze, które zaoszczędziłeś, które swoje budżety najpierw, tak? Najpierw oszczędzasz, później wydajesz, tak? Warren Buffett nawet mówię i tak tutaj, a to nie o Rembofaccie, tak mówimy o Morganie, tak? I Ci zostało te pieniądze, oszczędności, tu, to nie wiem, inwestujesz trochę, ale robisz takie coś jak Emergency Fund, czyli na czarną godzinę robisz kasę. O, tak to się po polsku nazywa. Stawiasz pieniądze na bok i to jest, tak się mówi, na czarną godzinę. I tam wkładasz, przypuśćmy, 5-10%. do Swoich oszczędności. Systematycznie. Takie konto, które nie inwestujesz. Wiesz, nawet to tylko 10%, bo chcesz 80, 90% zainwestować jak najwięcej, tak? Ale też nie chcesz przegapić Black Swana. To czyli tam inwestujesz 10-20%. Takie wiesz. Oszczędności takie na boku. A ten Emergency Fund, zła, zła, złamiesz nogę? To masz ta pieniądze, tam. To też może być Black Swan dla ciebie. Black Swan w swoim życiu. Czyli czarne łabędź w swoim życiu. Rozumiecie chodzi? I to jest ten Black Swan, co nazwą Taleb pisze. I do czego zmierzam? Później, jak macie tam odłożone, przykład, przepuśćmy, nie ma kryzysu. Dzisiaj, w tym roku nie ma, w następnym nie ma, w tym nie ma, w tym nie ma. Czy dłużej idzie, to co myślisz? O, ale to gadał głupoty. Nie, to jest lepiej dla ciebie, bo tam ci się uzbiera więcej pieniędzy. I taki kryzys walny jak COVID. Ludzie łee, płaczą i ryczą, a ja robię tak. Trzecia, trzydzieści wstaje, biegam. Przychodzę, wana z lodem, siadam i tako, Ok? Jak wszyscy pracują i panikują. Jest covid, psy dupami szczekają. Biorę klawiaturę. Tu, 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 tu. Kupuję. Z tego właśnie funduszu na czarną godzinę. Akcje, wszystko. Ale, nie, ale to jak się kupuje akcje, to wapuję też wytłumaczenie. Kupuję wszystko naraz, tak? Kupuję systematycznie, jak spadają w dół. Nie jest, to takie już jest inna a To tak jak powiem, mówię o kupowaniu akcji później. Po to ten kanał jest. Jak to śledzi, to niech ogląda. O, tyle powiem. I do czego zmierzam? Później, na przykład, e jest najlepszym przykładem. Czy, czy inne akcje. Nawet Amazon byś kupił, byś miał 60% pieniędzy w górę. Rozumiecie to? Przypuśćmy, zbierał Wam się na koncie tam 10 tysięcy euro. Czy 20 tysięcy euro macie na koncie. Przez 6 lat. Takie mało oszczędności nam się zbierało na tym koncie. Nie? Albo tam jakieś coś macie. To wtedy, patrzcie, bum! Black Swan, czarny łabądź. Akcje upadają w cholerę, wszyscy płaczą. To ty kupujesz. Jak wszyscy patrzą i panikują. A czemu mówię, że, że, że kupujesz? Może mówię, ale ty głupie, co co, Kupujesz. Okej. Okay. Netflix. znaczy Netflix? Na pewno na w Polsce Netflix. W 2011 roku Netflix spadł o 80%. Jakbyś zajmował wcześniej, co byś rodzinie nie powiedział. By płakali, wszyscy by cię wyzywali w rodzinie, tak? Ale jak byłeś twardy inwestor, przekalkulowany, jak trzymałeś te akcje, tak? To co mówił Morgan Hussle, nie panikować. Charlie Munger albo Warren Buffett. I wtedy za jakiś rok, dwa, akcje się wyrównały i poszły w górę. Jak coś kupujesz i w coś wierzysz, to nie kupuj gówna. Kupuj to, w co wiesz i w to, co wierzysz. Dlatego, że diamentowe ręce, to taka terminologa po angielsku jest, diamond hands, czyli że trzymasz, nie panikujesz i nie sprzedajesz w panice, jak każdy panikuje. Tak się robi. Rozumiecie? I teraz tutaj można dużo, kurde, robić. Jakbyś kupił SPX5 w 1980 roku, też by 13 lat miał minus 20%. W 8 miesięcy byś miał 50% w dół. A co to znaczy? Black Swan. Takie właśnie okazja robi milionerów. Tak, milionerzy powstają i ludzie z Pałacem Wolności, co ja o czym ja mówię. Tak się buduje Pałac Wolności. Ekspresowy. Rozumiecie? I teraz na przykład w Nvidia. W COVID. Invidia stała 500% w dół. Jakbyś tylko kupił w Nvidia, na przykład 10 tysięcy euro. To już miał 60 tysięcy euro dzisiaj. I to jeszcze rośnie i będzie rosło. Taka jazda. Rozumiecie? Jakbyś kupił w 2008 roku dom. jak był kryzys domowy. Tak? Nieruchomości. Też Black Swan. Kupił, to co? Teraz byś ten dom miał x dwa razy, byś miał dużo pieniędzy, byś nie musiał pracować. Widzicie, jakie to jest ważne w ogóle. Największa taka okazja, jaka się tylko dzieje na rynku. To takie właśnie coś. Tylko trzeba tutaj mieć zachowanie, jak się robi właśnie, co się robi z pieniędzmi. I to o zachowaniu Marka Hossel mówi, że nie trzeba mieć skilla, nie trzeba mieć edukacji. Możesz robić nieważne jaką pracę, aby systematycznie na długoterminowo pieniądze inwestować. I to ma wejść w krew jako habit, czyli coś co robić codziennie, przyzwyczajenie i w takim sposób. Nie kupować tak jak inni ludzie. To się nazywa kartę przeciągniesz i to się łatwo kupuje. Kupuj zawsze gotówką. Gotówkę się cięższej wydaje. Nie kładź wszystkich jajek do jednego koszyka też. Inwestuj w parę innych aktywów. Tylko Peter Lynch, jak wiecie kto to jest, kupuje tych aktyw setki, ale to już jest inwestor to wiadomo, ma takie prawo, bo jest geniuszem. Ale Warren Buffer z drugiej strony kupuje tylko parę i Charlie Munger. I ma kupić inną strategię. Rozumiecie? Dlatego strategię trzeba mieć. Tak Morgan Hussle mówi. I dlatego trzeba najpierw być mocnym, mieć strategię i zrobić plan. I traktować, jak kupisz akcje czy obligacje czegoś, to traktować, że ty jesteś już przedsiębiorcą, bo ty masz część firmy swojej. I ja tutaj próbuję na swoim kanale. Minimalizm, przedsiębiorstwo. I stoicyzm przede wszystkim. Ładnie, pięknie, jak Kirsaki, tutaj, pod koszulę, tutaj wyglądać przedsiębiorczo, ogolony, trzecia rano, czwarta rano, już na nogach. Być inwestorem. Robić swoje życie lepszym z dnia na dzień. Tak, tyle powiem. I druga rzecz. Ludzie są zachciwi. Też tutaj Morgan Housel to podkreśla w swojej książce. O czym mówię? Że każdy chce coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Rozumiecie? Wyścig szczurów to się nazywa, tak? I na przykład pamiętaj, że zawsze jest większa ryba niż ty w oceanie. A o czym mówię? Chcesz być najlepszy, wyścig szczurów? Chcesz komuś coś udowodnić? Tylko zmniejsza szansę na swój sukces, jak chcesz komuś udowodnić. Wtedy powiedział, że ci wrasta szansa o 25% w górę, jak ty nie potrzebujesz nikomu nic udowodnić. Jak nie bierzesz żadnych pożyczek. Twoja szansa na sukces wzrasta o połowę. I to jest w ogóle udowodnione. A czy jakieś tam badania były robione na, taki temat, na takie tematy, tak? To to nie jest takie tylko spekulacja. Tyle tylko powiem Podarę. Dajcie mi się napić herbaty, bo tutaj się rozgadałem, a suszy mnie. Ale rozumiecie o co chodzi tutaj w takie sytuacje. Teraz poczekajcie druga część. Powiem wam więcej, bo książka jest bestsellerem i tutaj każdy musi to zobaczyć. I, i dzielcie się, się tą wiedzą gdzieś ludźmi, bo ja to mam za darmo. Ja nie biorę pieniędzy z tego. A taki klaun w tetce z uniformem może Was kosować kasę albo Wam sprzedać kursa, pieniądze i Waszą niewiedzę wykorzystać na swoje właśnie strategie biznesowe. O, tyle tylko powiem. Przeczytał jedno, dwie książki i udaje tutaj biznesmena. Tyle tylko powiem. Ale nawet sam dobrze może nie wystuje, a ja mówię to, co ja robię, wiem i dla mnie to jest logiczne. To wiedzę sobie nie wysyłam z palca, robię to już od lat, od dziesięciu lat się tym interesuje. tak samo jak i podróżami, jak samo jak i zdrowiem. Ja na moim kanale mówię to co wiem. A jak ktoś się nie zgadza, to nikt nie pisze ci, o, ale głupoty gadasz. Uzasadnij, czemu kanał głupoty. Pamiętaj, że to ogląda młodzież, którą ja muszę tutaj zmotywować. To nie pisz głupot, bo to młodzież też czyta. Ok? Jakieś masz negatywne sugestie, to powiesz, że mówię źle, doucz nas i powiedz tam, czemu. Bo ja też tu nie jestem geniuszem, się douczam sam i chciałbym, żeby na tym kanale też była jakaś informacje poprawne, a nie tylko, wiecie, głupoty i komentarze jakieś infantymne. Tyle tylko Holaresta powie. Dobra, to Do tak tylko na emergencję. Co ja tutaj mówię? Tu nie będę tutaj, wiecie, marudził. Dajcie mi się napić. Druga rzecz. Bardzo ważną kwestią na lepsze książki sprzedające się w tych w czasach, czyli Morgan Housel, ha Housel, Housel się dyrekcjonuje, chyba ona ma niemiecki nazwisko. Nie wiem, gdzie mnie się wymaga. Że mówi tak. Daję też przykład na podcaście Ronalda Reid. to jest Ronald Reid, gość? Ronald Reid to jest postać, którą każdy powinien wiedzieć, inwestor i znać. To taki Warren Buffett, który wziął wszystko, wiecie, aż za daleko. A czemu? Ponieważ sprzątał ulicę, zamiatał i był cleanerem. Czyli był sprzątaczem. Ale jak on umarł, to się okazało, że on jest milionerem. Że inwestował w akcje i miał miliony. I przekazał wszystkie swoje pieniądze na uniwersytet. I wszystkim kopara opadła. Bo był skromny człowiek i mówił. I dalej robił swoją pracę i go potykali. I to był Ronald Reed. Reed. E-R-E-A-D. Tak czytać, tak? Po angielsku słowo. Sprawdźcie sobie. Zajebista postać. No, i tutaj to jest przykład interesu złożonego. Że jak inwestujesz długoterminowo, systematycznie, i zrobisz to takie przyzwyczajenie, to Donald, Ronald Reed jest jego najlepszym przykładem. I wszystko. I tutaj nie trzeba w ogóle nawet coś innego mówić. Tyle tylko cholera powiem. I jak nie wierzysz, czasami sami sąście tutaj, wszystko co powiem, to w Google proszę wpisywać i sprawdzać informacje, co ja mówię. A jak mówię źle, to pisać i uzasadniać czemu źle. A nie tylko pisać, ani uzasadniać. O to Okej, okay, dobra, już. I słuchajcie, jak wiemy, ludzie są wychowani w różnych rodzinach, społeczeństwach, grupach i mają inne walory i wartości w sobie. I do czego dążę? Morgan Hozel napisał w książce takie coś. Ludzie, którzy tak myślą, zawsze chcą wygrać w loterię. czyli wydają na bilety loteryjne przez lata. I chcą, żeby w tę loterię wygrać. To jest najbardziej złudna rzecz w jego opinii, nie w mojej, ok? Pisze on tak, albo mówi, że tacy ludzie to tylko mają, wiecie, szklane domy w domach, wyobraźnię bujną i nie są w ogóle przedsiębiorczy, mają problemy finansowe. Nie mogę jechać na wakacje, nie mogę sobie pozwolić na rzeczy, które po prostu by chciały, zawsze ma jakieś ograniczenia. Tak? Tutaj nie kupię sobie tego, bo nie mam pieniędzy, to, 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 ten, to, ten, to, to, ten, telefon mi się spieprzy, to sobie nie kupię nowego, naprawię go, bo nie mam pieniędzy, Tak, bo na rodzinę trzeba tam. I tam takie rzeczy, tak? I takie osoby właśnie, nie wiem, chcą wygrać w Totolotka, żeby być bogatym. I tu jest przykład lotery, 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 loteryjnego biletu. Organa Husela w przykładzie te książki. Tam w książce tak jest napisane, tak? Psychologia pieniędzy. i znaczy, o czym mówię? To też można przetłumaczyć metaforycznie na inne inwestycje. słyszycie o takim czymś jak GameStop. Taki wiecie, Kitty na hype -o -o, GameStop GameStop, go i tam zrobili pieniądze. A to już nie warto, to nie jest o Kitty, nie? Ronald, Ronald Kitch jest to I ten, Rożeń Kitty. Bleh, tak, rożen to taka osia A ten, druga rzecz, siba na przykład. Jakaś kryptowaluta da albo trzecia Terra Luna, to też hajpowana była, upadła na ryj do zera. Ludzie stracili milion. Widzicie? Hajpu się nie słuchać. To, co Morgan Hossel mówi, nie kupywać loterii, biletu, że niby wygrasz. To jest po prostu za bardzo ryzykowne i tacy ludzie tracą pieniądze od razu. To nie jest inwestycja, to jest bookmacherka. Nie, że do serca to wziąć proszę głęboko. Ok. I tutaj Morgan Housel, Nazim Taleb i tutaj już, nie wiem, już mogę tutaj wymieniać tych guru finansów, wiesz, dużo. Nawal Ravikant, Charlie Munger, Napoleon Hill. Co jeszcze mówić? Bo no dużo ich jest. W razie znam chyba z 10-20. I to te takie, co sugerują. No. I co jeszcze? Pamiętajcie, taka jeszcze jest książka, się nazywa... Thinking fast and slow, ale po polsku to będzie myśl szybko i wolno. I to pokazuje dokładnie też, jak Daniel Kahneman napisał. Też pokazuje ta książka, jak właśnie myśleć. Że osoby pesymistyczne w ewolucji ich opinie są bardziej szanowane, ponieważ pomaga to przetrwać ewolucjonalny mechanizm przetrwania w naturze. I dlatego mamy taki mechanizm w głowie, który właśnie inwestycyjnie też się nim sugerujemy. Tak? I to nam pomaga także zwiększyć nasze szanse na sukces. I pamiętajcie także, jak na przykład jest graf akcji, przypuśćmy, graf akcji taką. I później teraz mówisz, i też już wiemy, że my możemy terminologię już robić. Black swan, czyli czarny łabądź, czyli jakaś katastrofa. Akcja w dół idzie, torn. Bum. Dwa, trzy dni. I tutaj. Morgan Hosser, Nazim Taleb i wszyscy ci inwestorzy mówią, taki proces, który spada w dół, czyli krak ekonomiczny, dzieje się bardzo szybko. W ciągu jednego dnia do tygodnia, do dwóch tygodni maksymalnie. Albo może nawet dłużej. Zależy od jakiego. Już nieważne. Ale do czego, zależy, do czego zmierzam? Jak ta akcja spadnie w dół, to później wzrost tej akcji do takiego samego poziomu, co była, idzie powoli. Coś takiego. Spada, Du -du 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 -du. wiecie o co chodzi. I tak oczekiwać. To jest normalna rzecz w inwestycjach. Nie panikować. Diamentowe ręce. Trzymać. Też to przeznaczę, że to nie jest żadna informacja dla inwestorów, żeby tutaj robić takie rzeczy. To nie winić mnie, jak zrobić jakieś błędy finansowe. Ja tylko mówię moją opinię i co ja czytam w książkach. Bo ja teraz książki czytam. Cały czas i się tym interesuję. I książki jak Morgana Hosola, to się obudzisz mnie o piąte rano. Nie, piąte rano to ja już nie śpię. Trzeci już nie śpię czasem. Obudzisz mnie o 12 w nocy, bo idę spać o 19.00. O 12 w nocy mnie obudzisz, to ci ustanę na baczność i książkę powiem. Co u Morgana Hosola? O, tak ją lubię, kolega Jastan. I tyle powiem. I tutaj za darmo nakłaniać ludzi. Czemu ci clowni tutaj tego nie mówią? Uczą dzieci, jak się inwestuje, albo młodzież. Już my możemy być w wieku 20, 40, 50 lat niezależnie finansowo. I nie musimy już pracować, to co ja wam mówię. Już nie musicie iść do roboty. Uginać się przy tych ludziach, co was poniewierają. Ja pracowałem w Irlandii tyle lat. Kran deszczowców, się śmieli z nimi, że z Polski jestem. Nawet jak head szefem byłem, czyli szefem kuchni, to się ze mnie śmieli i drwili. Nikt się nie słuchał. Tak, tyle tego cholera jest to Taki na zlewie był gość, się nazywał Tobiasz. Nawet może ogląda. Fałszywy gościach cholera. Nagadywał na ludzi dookoła, latał. Robił zawsze. Tacy ludzie inni też pracowali ciężko. Dobrzy ludzie. To ich nagadywał. Pod górkę im robił. A ja byłem bosem i mi wszystko menedżerstwo opowiadało o nim. A on nawet nie wiedział. Ale wstyd. Polak, zdrajca. Zamiast chciał być kolegą tam, chciał być kolegą tam. I mieszał tu, i mieszał tam. I teraz ta tam miesza. A taki mądry był, wytyka palcami mnie i innych, poniewierał i się śmiał, wyśmiewał, czuł się lepszy, a zgadnijcie co, do tej pory naczynia myje tuman, do tej pory, nie ma dziewczyny nie ma i, i, i naczynia myje, no wstyd jak cholera, To no zamknij mordę i myj te naczynia, a nie ludzi pouczasz i poniżasz, albo naucz się kultury, naucz się zachowania normalnego, niewioskowego, bo ty chyba z wioski jesteś i wtedy nie poniżaj ludzi, nie naśmiewaj się z nich, tylko się od nich łócz, Bo jesteś głąb bez szkoły i nie jesteś po prostu osobą wykwalifikowaną na żadne takie tutaj rzeczy, żeby układać. To jest tak takiego w marginesie. Przedstawiłem ludzi, którzy po prostu nie douczają się. Każdy powinien się douczać w jakiś sposób, cholera jasne. A nie tylko gadać głupoty i, i ten. I nic nie słuchać. Takie coś jest bardzo ważne, cholera. I tutaj pamiętajcie, nieważne co robicie. Zmywacie naczynia, podłogę, swaść śmieją, nabijają, nieważne. Jak nie jesteś taki zamknięty w sobie i taki cwaniaczek, to taką książkę przeczytasz jedną, dwie, trzy i wyjdzie z dołka. Będziesz niezależny finansowo. Będziesz inwestował i będziesz miał pieniądze. Będziesz miał pałac wolności. I mój kanał się nazywa Budujemy Pałac Wolności. co wiecie, jak, jakie pałac wolności budujemy. I tak zakończę ten odcinek. Pamiętajcie, psychologia, pieniędzy, Morgan Hossel, Nazim Taleb też. Ojciec psychologii, ulubiony mój autor. Słuchać podcastu jego jest nudno, ale te książki czy audiobook bardzo dobrze. Na razie miłego dnia. Ciao.